Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przetestujemy sobie różne makijażowe lifehacki, a nawet spróbujemy sobie wykonać nimi cały makijaż. Jednak zanim do tego przejdziemy, możecie zejść na dół i zasubskrybować mój kanał i zostawić łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej tego typu filmów. A tymczasem możemy przejść do pierwszego lifehacka, który będzie polegać na zaaplikowaniu, wstrzyknięciu podkładu w środek gąbeczki. Wydaje mi się to dosyć absurdalne, no bo zazwyczaj to gąbeczka ma wchłaniać ten podkład, więc dlaczego mamy go aplikować do środka? O, idzie. Ale tego podkładu trzeba nałożyć do miseczki naprawdę bardzo dużo, żeby w ogóle coś się nabrało. I teraz musimy to wstrzyknąć w środek gąbeczki. O, ale to ciężko idzie. No i co? Jak mam się niby teraz tym malować? Na tym filmiku było pokazane, że on jakby wypływał stąd i wtedy mogłam sobie bezpośrednio aplikować go na twarz. Ale chyba spróbuję dodać go jeszcze więcej. Użyłam tego jeszcze z 3 warstwy i szczerze mówiąc zużyłam tyle podkładu na nic. Ten podkład z tego w żaden sposób nie wypływa tak jak na filmiku i w sumie zrobiło się tak jak spodziewałam, czyli ta gąbeczka wchłonęła ten podkład od razu do środka, tak jak to się zresztą w sumie dzieje, kiedy normalnie aplikujemy go gąbeczką. Generalnie to jest chyba najgorszy lifehack makijażowy, który kiedykolwiek widziałam, także nie tracimy czasu i lecimy do kolejnego triku. Na drugi ogień idzie korektor i to dosłownie idzie na ogień, ponieważ będziemy go smażyć. Zastanawiam się, kto wymyśla takie dziwne lifehacki. Wyobraź sobie, że siedzisz sobie i nagle wpadasz na pomysł: ej, a co gdyby pójść i usmażyć swój korektor? Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. I on tak się zaczyna ścinać dziwnie. Dzięki temu korektor powinien być bardziej kryjący. I tak jakby się dłużej nad tym zastanowić, ma to w sumie sens, ponieważ w tym momencie odparowuje nam woda. Ej, dobra, chyba starczy, co? Żeby go nie spalić. Chociaż on jest trochę za jasny, więc może jakbym go trochę spaliła, to byłby odpowiedni kolorystycznie. No ale dobra, czekamy aż trochę ostygnie i nakładamy go na twarz. Dobra, mój korektor już ostygł, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Na pewno widzę, że jest od razu bardziej gęsty. Wyobraźcie sobie, że robicie rano sobie śniadania, jajecznicę, a później do tej samej patelni smażycie sobie korektor. Brzmi jak świetny poranek. Ej, ale dobra, jest zdecydowanie bardziej kryjący. Wybrałam taki lekki korektor, który ma takie delikatne krycie, a on tutaj wygląda jak taki mega ciężki produkt. Wow, czy wy to widzicie? Ale to ma teraz krycie! Mimo że to jest bardzo absurdalny lifehack, to muszę przyznać, że spełnia swoją funkcję. Ten korektor jest może teraz aż za ciężki, ale rzeczywiście krycie ma... wow. Nałożyłam sobie ten korektor na całą twarz i serio nie mogę uwierzyć, jak dobrze to wygląda. Nie jest to trik, z którego będę korzystać, ale muszę przyznać, że jest on dobry i go zaliczam. Kolejny lifehack nie wyjdzie nam chyba aż tak dobrze, ponieważ polega on na zaaplikowaniu konturowania na folii i przeniesienia go na twarz. Czemu? Czemu nie można po prostu go zaaplikować na twarz? Tylko najpierw na folię, a potem na twarz? Przekonajmy się, bo no może to jest jakieś super odkrycie makijażowe, o którym nie miałam pojęcia. Moja twarz wygląda tak, dobra. Jest to prawie nawet dopasowane do mojej twarzy, a to jest woreczek foliowy, a nie taka zwykła folia spożywcza, ale swoje zadanie wydaje mi się, że będzie spełniać. Zaczniemy sobie pierw od bronzera. Ja powinnam to rozblendować na tej folii? Powiedzmy, że tu gdzieś jest nos. O. Podobne do ciebie. Bardzo, no. Dobra, tutaj lecimy z różem. Lubimy róż, więc dajemy dużo różu. W sensie to jest pomadka, nie zwracajcie uwagi, ale spełnia swoją rolę, spełnia. Dołożymy sobie jeszcze korektora, mimo że nasz korektor już jest bardzo dobrze kryjący. Chwila prawdy, lecimy. Masz to na włosach. Tak? Tak. O nie! O Jezu, duszę się! Jak? Ej, co? Ja mam całe włosy w tym! Ej, dobra, tu nie wyszło to źle. Mój nos wygląda jak wygląda i mam konturowanie na brwi. Rozblendujmy to, może coś z tego jeszcze wyjdzie. Ja nie wiem, od czego zacząć. Tu wyszło to prawie dobrze. Mam całe brązowe ucho. Ale powiedzmy, że taki był efekt zamierzony. Dobra, resztę twarzy jakoś rozblendowałam, nie bardzo wiem, co mam zrobić z tym, chyba po prostu zdejmę nadmiar tego, bo to nie ma sensu. Mniej więcej to rozpracowałam. Czy zaliczam ten lifehack? nie. Moim zdaniem są totalnie beznadziejne, bezużyteczne. Zrobiłam sobie tylko jedną wielką plamę na twarzy, także nie polecam wam próbować tego, bo no. Szkoda folii. Szkoda folii spożywczej i waszych kosmetyków, czasu, nerwów i w ogóle życia na takie głupoty. Lecimy dalej. Jeżeli myśleliście, że poprzedni lifehack był dziwny, to 5 Minute Craft nas nie zawodzi i przychodzi do nas z pomocą, jeżeli chcemy sobie pięknie zmatowić twarz na cały dzień. A więc chodzi o to, by zaaplikować grubą warstwę pudru, takiego sypkiego. Nie udusić się w międzyczasie. Ona w tym filmiku miała nawalone tego naprawdę bardzo dużo, więc ja też tak zrobię. Wydaje mi się, że taka warstwa nam wystarczy. Zepnę sobie jeszcze włosy. I moi drodzy, co będę robiła? Będę wkładała twarz do tej miski z zimną wodą. To jest takie bez kitu na poranną rutynę, żeby się ożywić przed wyjściem z domu. Jestem zmatowiona? Daj mi papier, proszę. Jestem mokra, nie zmatowiona. Kto to wymyśla? Panie Boże. Dobra, moja twarz rzeczywiście jest zmatowiona, ale powstało na niej coś takiego dziwnego, jakby to wszystko się ściastkowało, więc czy mogę zaliczyć i polecić wam ten lifehack? Nie. Zdecydowanie nie. Nie róbcie tego. To jest głupie. Dobra, lecimy z kolejnym lifehackiem, jak zniszczyć swoją ulubioną paletkę do makijażu. Potrzebujecie do tego tylko i wyłącznie taką pomadkę ochronną w sztyfcie i swoje paletki. Ja użyję tych starych, których termin ważności najprawdopodobniej już dawno minął, więc nie będzie mi ich szkoda. I właśnie tą pomadką zaaplikuję sobie cienie na moją powiekę. Czy to zadziała? Śmiem wątpić, chociaż to jest lepki, więc teoretycznie mogłoby się do tego coś przyczepić. Zrobię sobie taki rozświetlający makijaż, więc użyję sobie jakiegoś tutaj błysku. Ten różowy wygląda naprawdę fajnie. O kurde, ale się tego nałożyło na tą pomadkę. O, teraz trochę lepiej. O wow, to działa! Działa, działa to może za dużo powiedziane. Generalnie przenosi się ten cień z tej pomadki na moją powiekę. Trochę mi się tutaj już osypał na dole. Wygląda, jakbym nałożyła go na jakąś bazę. Nie oczekiwałam od tego triku za dużo, więc jestem zadowolona z tego, co on rzeczywiście robi. Ale zdecydowanie bardzo ciężko się tym nakłada cień, żeby on był tak równomiernie rozburzony. Przeczyścimy sobie moją pomadkę, bo to jest taki pędzel, aplikator wielokrotnego użytku. Wystarczy sobie tylko przeczyścić delikatnie i lecimy z kolejnym kolorem. Jak już zmacałam tą jedną paletkę, to przy tej jednej zostanę. Tutaj te cienie aplikują się troszeczkę gorzej. No kurczę, no przenosi się ten cień na to oko, ale czy przenosi się on ładnie? Wyblendowana chmurka to raczej nie jest. Skuteczność tego lifehacka możecie ocenić sobie sami. Jak dla mnie jest on mocno średni, daje 2 na 10. Wydaje mi się, że to będzie wystarczająca ocena. Jak już jesteśmy przy makijażu oczu, no to zrobimy sobie taki Y. No, wiecie o co chodzi, wiadomo. I zrobimy sobie właśnie taki tusz. Wyobraźcie sobie, że wstajecie rano, chcecie się pomalować do szkoły i nie macie tuszu do rzęs. Więc bierzecie sobie swoją starą paletkę, bierzecie wazelinę kosmetyczną, którą podejrzewam, że każdy w domu ma. Tak mi się wydaje, że ma. Dajcie znać, czy wy macie w domu wazelinę. I mieszamy sobie ten nasz cień do powiek z tą wazeliną i ma nam powstać super wydłużający, wygrubiający, pogrubiający, świetny tusz do rzęs. Czy tak będzie? Zaraz zobaczymy. To, co mam na szczoteczce, raczej nie przypomina mi w żadnym stopniu tuszu do rzęs, ale nie tracę nadziei. Mam wiarę w to, że to świetnie pomaluje mi rzęsy. Powiem wam, że prawie coś tutaj się dzieje. Jest to może najlepszy tusz do rzęs, jaki używałam, może ze względu na to, że jestem już cała rozmazana, ale mam długie, piękne rzęsy. Na tym oku wygląda to zdecydowanie lepiej. Nie wiem, czy to kwestia tego, że mam po prostu mniej produktu na szczoteczce, ale te rzęsy są takie ładnie rozdzielone, tak nie sklejają się, tak jak to było w przypadku tego oka. Wydaje mi się, że już nic lepszego na tych rzęsach nie wyczaruję, zostawiam to tak jak jest. No jest to niestety kolejny lifehack, którego nie jestem w stanie zaliczyć, bo wyglądam jak wyglądam, więc Rozumiecie mnie, tak? Nie przedłużając, lecimy z kolejnym lifehackiem. Mam migdała, mam zapalniczkę, będziemy go podpalali i robili sobie kredkę do brwi. Szkoda, że nie natrafiłam na ten lifehack, kiedy marowałyśmy się z Olą jedzeniem. To mogło posłużyć jako nasza kredka do brwi. Zobaczymy, co ten migdał stworzy na moich brwiach. Na pewno nie jest to najbardziej precyzyjna kredka do brwi, którą miałam przyjemność używać. Teoretycznie zostawia jakiś kolor i ten kolor jest nawet ładny, bo nie jest on taki typowo czarny, jak wydawało mi się, że będzie. Jest taki delikatnie szaro-smolasty i rozmazałam sobie brew. Świetnie. Czy ma to prawo bytu? Generalnie tak, przenosi kolor, spełnia swoją rolę. Czy wam go polecam? Raczej nie, no bo jak widzicie, bardzo trudno jest z tym cokolwiek zrobić na tej brwi, no bo jest to mało precyzyjne. Dziwnie się tym maluje brwi. Ale migdały jak najbardziej nie. Ten trik może nie należy do najgłupszych, ale od długiego czasu chciałam go bardzo przetestować, więc uznałam, że dzisiaj wykorzystam tą okazję i zrobimy sobie sztuczne piegi. I potrzebujemy do niego takiego sitka, mini durszlaka i do tego sajos, rot, retusz, zlewany spray maskujący odrosty. Nie wiem, jaka odległość będzie odpowiednia, będzie zrobić sobie plamy na twarzy. Testujmy sobie, jak to wygląda. Musimy z tym mocno uważać. Zrobimy sobie pierw na jednej połowie twarzy, z takiej odległości, zobaczymy. Mam coś? Dobra, chyba musimy z trochę bliższej odległości jednak zaryzykować. O, teraz to poczułam, jest trochę bardziej mokre. Nie poddaję się. Będę miała piegi. O. Ej, dobra! Ej, mam piegi! Są takie bardzo delikatne, ale wyglądają takie naturalnie muśnięte słońcem świeże piegi. Jak oceniasz moje piegi, Misiu? Nie widzisz ich, prawda? Ale ja je widzę, Nie wiem, jak to wygląda w kamerze, ale ja je widzę. Co mi się tu stało? To jest mój tusz do rzęs. Wyglądam jak panda. Wyglądam, jakbym płakała. Ale jeżeli chodzi o piegi, no to generalnie mam te piegi na twarzy i wydaje mi się, że to jest trik, który po prostu można dopracować odpowiednią odległość, ilość psików i może to rzeczywiście naprawdę fajnie wyglądać. Będę próbowała, jak mi się uda, dam wam znać na moim Instagramie, na którego swoją drogą serdecznie was zapraszam. Dla mnie lifehack zaliczamy, na pewno będę z niego korzystała, tylko muszę go troszeczkę bardziej dopracować. W ostatnim lifehacku zrobię sobie niezmazywalną pomadkę do ust za pomocą żelatyny, wody i barwnika spożywczego. Biorę sobie pędzelek i nakładam to na usta. To ma teoretycznie działać jak taka maseczka peel off, którą ściągamy i zostaje nam kolor. Nie wiem, czy nie dałam za mało tego barwnika, zaraz się okaże. Teraz poczekamy, aż to zasnie i będziemy to zrywać. Minęło około 5 minut i mi się już ciężko rozmawia. Czuję takie bardzo duże ściągnięcie na ustach i zauważam, że ta maseczka zaczęła mi tak pękać na tych ustach. Teraz powinniśmy ją tak z łatwością zdjąć, ale boję się, że to będzie bolało. Nie wiem, jak się za to zaorać. Ciężko jest tutaj znaleźć jakiś punkt zaczepienia. Au! Au! Ała! Ale to bolało! No i te usta wyglądają tak samo, jak wyglądały wcześniej. Ale bez sens. Może ja coś źle zrobiłam, nie wiem. Ale to boli! Nie chcę tego ściągać. Nie, bo to jak będziesz robić, to będzie jeszcze bardziej bolało. Wydaje mi się, że nie tak miał wyglądać efekt finalny. Zostało mi tylko tutaj troszeczkę tego barwnika na ustach, także ten lifehack zdecydowanie niezaliczony. Dajcie mi koniecznie znać, który lifehack dla was był najdziwniejszy. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się za tydzień. Pa, pa!